najistotniejszą zmianą, która wzbudza najwięcej kontrowersji i sprzeciw związków zawodowych, jest zmiana polegająca na wprowadzeniu wydłużonego okresu czasu rozliczeniowego czasu pracy. Z obecnych 4 miesięcy pracodawcy będą mogli po spełnieniu pewnych wymogów wydłużyć czas rozliczeniowy, czas pracy pracowników do 12 miesięcy. Na zmianę tą nie zgadzają się definitywnie związki zawodowe i zapowiedziały, że będą te zmiany skarżyć do Trybunału Sprawiedliwości, do Unii. Ja się zastanawiam, czy on faktycznie, czy to jest walka dla walki, czy to jest sztuka dla sztuki, o co walczą teraz związki zawodowe tak zaciekle, dlatego że te przepisy już funkcjonowały w pakiecie antykryzysowym i tam kilkaset firm tylko z tego skorzystało. Praca święta i w niedzielę pozostaje bez zmian. Stawki za godziny nadliczbowe pozostają bez zmian. Jest taki pomysł, aby firmy, których obroty, to jest, nie jest nowy zresztą pomysł, których obroty spadły poniżej 15%, mogły otrzymywać dotacje do wynagrodzeń pracowników. Te dotacje wynosiłyby połowę stawki minimalnej, która w tej chwili wynosi 1500 zł. I była to by okresowa pomoc. Rząd chce na to przeznaczyć 0,5 miliarda złotych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i z Funduszu Pracy. Fundusz ten jednak znajduje się w administracji, w gestii Ministerstwa Finansów. W związku z tym i służy głównie do zasypywania dziury budżetowej. Czy faktycznie te środki zostaną uruchomione? Taką decyzję rzeczywiście musi podjąć minister finansów i rząd. Wszystko zależy od tego, jak zostanie to technicznie rozwiązane i logistycznie, tak? A na jakich warunkach te firmy będą mogły korzystać z tej pomocy. Problem w Polsce polega generalnie na tym, że mamy dobre przepisy, których nikt nie przestrzega albo wszyscy uczą się ich szybko obchodzić. I mamy właśnie tą praktykę, tak, która pokazuje, że tak naprawdę potrzebne jest wypracowanie pewnych mechanizmów kontrolnych, jak te pieniądze będą wydawane, czy one faktycznie znajdą właściwych odbiorców i czy będą efektywnie wydane.